Siema wszystkim, z tej strony Kornel, jest dzisiaj z nami znowu Lukas 7 i chyba będzie z nami zawsze. Dzisiaj pokażę wam mniej więcej drop na mniejszym levelu. Zrobiliśmy boja na Lukasie, na Lukastesie, jak widać. I trzepiemy metki, jak pojebane. Tak, koniec metka już jest, założymy rękawiczkę, rękawiczka. I bijemy dalej. I chcę wam pokazać drop z nich i jednocześnie drop związany z skrzynkami KU. Zresztą sami zobaczycie. O, proszę bardzo, jaki dropik. Które to są zdobione, to są puszczwórki. Co tutaj jest, pudełko czy książek? Tutaj jest szkatka trzech książek, nie? I czasami potrafi polecić jedna książka zamiast trzech, nie? A mi ja też tak wczoraj miałem, kurde, i nie wiedziałem, o co chodzi. No, mniejsza o to. Idziemy szukać następnego metka! No widzicie. Tak jest właśnie zajebisty drop w M2. W dodatku, że jest rano, wstałem przed chwilą, nagrywam dla was to, a ci już latają i krzyją. I im nie powiedz, że krzyją, bo oni to mają w dupie. Bo po prostu skrzyją i oni tyle. Oni mają wyjebane na wszystko. I tak pudełko trzech książek dla mnie. No. Ja im dam. Ściągamy rękawiczkę, tarczę i jedziemy dalej. No, widzowie, panowie i panie, próbujemy. Czy coś dropnie z metka czerni. 2-5, bo już mamy trochę duży level, ale zobaczymy. I chuj, na niego to już jednak nie trzeba tracić czasu, jak to powiedział Lukas, nic nie zrobi. Dobra, lecimy w poszukiwanie dalej. I następny drop, jak widzicie, metek zazdry. Pozdrawiam chalpaka. A pan nie wiem, czy zmuszał, ale powiedz coś. Powiedz coś do widzów. Nie. Już powiedziałeś. No, padaj, panie. Ja pierdolę! A nie, dropło. Myślałem, że nie dropło. Dobra, lecimy na następny. No i jak widzicie, kolejny metin. Tym razem ciemności. Zobaczymy, czy coś poleci. 3/4 level jest. Dawaj, dawaj go. FMS plus 3. Średnie 18. Pro. O, właśnie teraz zbieramy kasę na jakiegoś lepszego FMS-a. No bo... jak, pierw FMS, ty, potem zbroi. Ja jakaś i lecimy z zarabianiem. No z tego dropu pudełeczko. Ładnie. Idziemy dalej. I pyk. No jak widzicie, kurwa, no nie dadzą się nacieszyć. Następny ziomek się znalazł i ksuje od razu. Chociaż już patrzcie, ile metka zostało. No czemu nie? Ale ty, miałem podstówkę na dwa hity i gościu potrafił mi ksuć. A to jest idiotyzm. Ja sobie... Jaki on ma nick? Ja sobie go zapamiętam, też bym będę ksuł. Tasyt. No, będziemy mu ksuli. Trzech typków przeleciało koło mnie, nic nie walnęło. Co tu jeszcze? Wykrywacz kamieni metin dla niego. Cholera jasna. Nic dobra, więcej nie dropło. Ja idę po tamtą stronę kładki. Dobra, idziemy dalej szukać. I następny metek, i następne ksucie. Chuj w te ksucie, byleby tylko dropiło pudełko dla mnie. No, jest git. A jego mam w dupie, niech sobie robi czyste. Hemat, otwieramy. Co dropu? Zaczarowanie przedmiotu. Ładnie. A, jak on mi skrzył, to już pobiję z nim to 25. Może akurat coś dropnie.
Czemu nie mam próbować? Ale rękawiczkę. Witamy lecą. Co ty, Halpak, mówisz? Tu jest, taki... jesteśmy na wizji. Widzicie, Halpak się odezwał. To jest wiekopotomna chwila. Zapamiętajcie, nie? Powiedzcie o tym dzieciom. Mam włączone czarowane, a nie widać czarowanego. Tak, lubię te bugi. Pudełko dwóch książek. Dziękuję bardzo. Idziemy na dalsze poszukiwania. Witajcie ponownie. Widzicie drop jak drop. Tutaj jeszcze jakieś skrzynki, które no zaraz kilka najwyżej otworzę, wam pokażę. Ale ogólnie podsumowując, drop. Jakieś srebrne kluczyki, ale to chyba było podniesione przez Lukasa, tego nie jestem pewien. Co mi tutaj bije? Jakiegoś tygrysa daje mi tu pod nogi. Kadeki plus 4. Może to nie jest drogie do sprzedaży, ale lepiej to sprzedać. Szczególnie na moim levelu. Trzeba to zbierać. Wykrywacze kamieni Metin. Dropił też zazdry Metinów. No i oczywiście KU, jakieś silne ciała, niesilne ciała, chematyczne, dropią to zmianki, sprzedamy zaraz, zarobimy coś, czarowane ostrze, silne ciało, jedna aura tam jakaś jest, bodzio, no jest tego trochę, jakieś pelerynki też siadły z tych chematycznych, tutaj dwa pedeki widzę są, tutaj aura miecza, zasadzka, otworzymy sobie, o jedno KU z trójki, o. Kurna, czemu tylko jedna drobna? Tak nie powinno być w ogóle. Myk, 3, ognisty duch, 3-stronny i bezszelestny. Powtarzalny strzał. Otwórz. Silne ciało. I walnięcie. No dobra. Przynajmniej jest. Czyli jak widzicie, można w taki sposób... Jest to jeden sposób zarobienia na małym levelu. Jakieś pieniędzy przynajmniej na broń. Ja na razie zbieram na FMS-a, potem się kupi zbrojkę i resztę kupi. Będziemy expić dalej na wyższe levely. Tego dropka. No jak widzicie. Resztę sposobów na drop może pokażę. Jeszcze mam jeden przynajmniej taki. Nie wiadomo, czy wypali dopiero jak EQ będę miał. Pewnie to dopiero coś zrobimy. No dobra. Thanks for watching.